Coraz więcej osób chce się osiedlić w Mławie, wzrosła także liczba zameldowanych na pobyt czasowy. Gubimy więcej dowodów osobistych i zawieramy mniej ślubów cywilnych. Tak wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego. Jednostka przygotowała zestawienie za 2019 rok. Na pobyt czasowy zameldowało się w naszym mieście 229 osób. Dużo osób też z zagranicy zameldowało się na pobyt czasowy. Zameldowaliśmy 3876 osób, które nie są Polakami. W ubiegłym roku wydaliśmy również bardzo dużo dowodów osobistych. Wydaliśmy ich 2401 dokładnie. Przyjęliśmy 2464 wnioski do końca ubiegłego roku. Wynika więc z tego, że nie wszystkie dowody, o które wnioskowali nasi mieszkańcy i nie tylko nasi mieszkańcy, jeszcze nie zostały odebrane. 543 osoby w ubiegłym roku utraciły swój dowód, czy to w sytuacji zniszczenia, czy też w wyniku zagubienia tego dowodu. Tyle zgłoszeń przyjęło Biuro Dowodów w Mławie. Urząd Stanu Cywilnego w ubiegłym roku zarejestrował 562 urodzenia i 527 zgonów. Placówka sporządziła także zaledwie 182 akty małżeństwa. Niestety małżeństw z roku na rok ubywa i to zarówno małżeństw konkordatowych, jak i małżeństw zawieranych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeśli chodzi o dzieci, które urodziły się mieszkańcom naszego miasta, czyli mali Mławianie, w ubiegłym roku urodziło się w naszym mieście 289 osób, z tego 142 chłopców i 147 dziewczynek. Czyli dziewczynek mamy o kilka więcej niż chłopców. Wśród najpopularniejszych imion nadawanych dziewczynkom były Lena, Zofia i Maria. W przypadku chłopców były to imiona Marcel, Antoni oraz Szymon. Zdarzały się też imiona, które w aktach pojawiły się zaledwie raz. Należą do nich Ada, Józefina, Celina, Norbert, Sebastian i Kordian.